Witam Państwa w następnej odsłonie Zakazanej Wiedzy. Dzisiaj będziemy kontynuować niesamowitą narrację z poprzedniego odcinka. Czym były Portolany? Czy starożytne mapy dostały się w ręce Templariuszy, umożliwiając im oraz szkockim rodom, takim jak rody chociażby Sinclairów, założenie państwa w Ameryce Północnej? Odpowiedzi na te pytania czekają na odkrywców. Zabawmy się więc w poszukiwaczy, czy skarbów, ukrytych przez piratów. Jednakże zanim powiemy o tych skarbach, powiemy o korsarzach, powinniśmy skończyć wątek państwa Templariuszy, gdyż po upadku królestwa chrześcijańskiego w Jerozolimie w roku 1186 pochodzący z Normandii bracia Roger i Robert Guiscard utworzyli państwo Templariuszy, które obejmowało Sycylię oraz Apulię i Kalabrię na południowym krańcu dzisiejszych Włoch. Kalabria i Apulia należały wcześniej do Bizancjum, a Sycylia od roku 1057 była kontrolowana przez północnoafrykańskich Arabów. Kilkudziesięcioletnie walki w tym rejonie zakończyły się wyparciem muzułmanów Sycylii w roku 1091. Robert Guiscard, uznawany obecnie za zdobywcę południowej Italii, był synem Tancreda z normańskiego rodu Hauteville. Jego bracia, William Żelazna Ręka, Drogo i Humphrey, bili się już wcześniej w Italii i w 1042 roku zajęli Apulię. W roku 1057 Robert został hrabią Apulii, a dwa lata później papież nadał mu oficjalnie władzę nad tą i innymi południowymi prowincjami, które Normanie odbili, albo wkrótce mieli odbić z rąk Bizantyjczyków i Arabów. W roku 1072 Robert nadał swojemu bratu Rogerowi tytuł hrabiego Sycylii i Kalabrii, a 9 lat później rozpoczął wyprawę przeciwko osłabionemu cesarstwu bizantyjskiemu. Po zdobyciu Korfu pokonał Aleksego I, ale w roku 1086 wrócił do Włoch, by wspomóc papieża Grzegorza VII w walce z cesarzem Henrykiem IV. Zajął i splądrował Rzym. Wkrótce jednak został wyparty z wiecznego miasta przez wojska cesarza i ponownie zajął się podbojami we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego. Zmarł w roku 1085 na wyspie Kefalonia. Zdobycze Roberta w południowej Italii pozostawały w posiadaniu jego synów i wnuków do czasu zaanektowania ich przez króla Sycylii Rogera II. Był to właśnie ów wesoły Roger, syn zmarłego w 1101 roku hrabiego Rogera I, przyszły patron zaginionej floty templariuszy i piratów. W okresie jego panowania statki pływające z północnej Francji na Sycylię i Morze Egejskie jako pierwsze wciągnęły na maszty flagę z trupią czaszką i skrzyżowanymi piszczelami. Zapewne to samo kazał uczynić król na swoich statkach. Roger II kontynuował podbój Sycylii i południowej Italii. W roku 1127 zajął Apulię i Salerno, mimo sprzeciwu papieża Innocentego II. Natomiast w roku 1230 antypapież Anaklet koronował go na króla Sycylii. Innocenty ostatecznie ustąpił i nadał mu zdobyte wcześniej ziemie. Roger II stworzył silną władzę państwową, a na jego dworze w Palermo roiło się od artystów i uczonych. Z inicjatywy króla na Sycylii powstała szkoła żeglarska, a w niej nauczali żydowscy i muzułmańscy geografowie, arabski uczony Muhammad al-Idrisi sporządził dwa srebrne dyski, ziemski i niebiański, odzwierciedlające ówczesną wiedzę astronomiczną i geograficzną.
oraz opracował traktat o żeglarstwie zatytułowany Al-Royari. Dzięki arabskim geografom Roger wszedł w posiadanie cennych map, które znajdowały się choćby w Bibliotece Aleksandryjskiej. Michael Bradley twierdzi, że likwidacja templariuszy miała kilka ważnych konsekwencji. Jedna z nich to nasilenie działalności piratów w XIV i XV stuleciu. Kolejna to zapoczątkowanie żeglugi atlantyckiej wszędzie tam, gdzie przetrwały względnie spójne struktury zakonu. Jedynym krajem europejskim, w którym templariusze w ogóle nie zeszli do podziemia, była Portugalia. Templariusze działali tam oficjalnie, zmieniwszy jeszcze nazwę na Zakon Rycerzy Chrystusa, którego wielkim mistrzem został król Alfons IV. Czyżby jedynie przypadek sprawił, że właśnie Alfons rozbudował portugalską flotę, która wyruszyła na Ocean Atlantycki? Henryk Żeglarz, jego prawnuk, kontynuował eksplorację Atlantyku. On także był wielkim mistrzem zakonu rycerzy Chrystusa. Niemiecki historyk Paul Hermann w książce Conquest by Man, czyli We władzy człowieka, pisze, cytuję: wydaje się, że król Alfons IV już w pierwszej połowie XIV wieku rozpoczął dalekie rejsy na zachód, prawdopodobnie na Wyspy Kanaryjskie. Jego dzieło kontynuował książę Henryk Żeglarz z zamiarem znalezienia drogi morskiej do Indii wokół południowego krańca Afryki. Jak już wspomniano, templariusze schronili się w Szkocji, gdzie korzystali z protekcji słynnego rodu Sinclairów. Nie zorganizowali tam wprawdzie nowego zakonu czy bractwa, ale popularyzowali swoją doktrynę, tworząc masonerię pod przywództwem potężnych Sinclairów. Czy to kolejny przypadek, że pierwsze rejsy ze Szkocji na zachód odbyły się zaledwie jedno pokolenie po przybyciu tam templariuszy? Morscy rozbójnicy, którzy pojawili się na Atlantyku i Morzu Śródziemnym po zniknięciu floty templariuszy, napadali tylko na statki francuskie, hiszpańskie, włoskie i należące do innych sojuszników Rzymu. Jednostki portugalskie były stosunkowo bezpieczne. Czyżby dlatego, że ich ojczyzna dała schronienie templariuszom? Bagent, Lincoln i Bradley sugerują, że motyw czaszki i skrzyżowanych piszczeli widniejący na nagrobkach wielu templariuszy i wolnomularzy to w gruncie rzeczy dobrze znany croa patae, w którym głowy kości piszczelowych odpowiadają klinowatym ramionom krzyża. Zdaniem Bradleya symbolika jest oczywista. Nowi templariusze wypowiadają wojnę kościołowi rzymskiemu. Okręty templariuszy zostały podzielone na cztery formacje. Flotę Wesołego Rogera z Sycylii, wojenną flotę Portugalii pod wodzą rycerzy Chrystusa, flotę piracką pływającą pod czarną banderą z czaszką i skrzyżowanymi piszczelami oraz flotę szkocko-norweską, która wyprawiła się z Orkadów za ocean do Nowej Szkocji na obszarze dzisiejszej Kanady. Rozpoczęła się tajna wojna z Watykanem, wojna o zamorskie imperia i niezmierzone bogactwa, podczas której stoczono wiele bitew z udziałem setek okrętów. Była to wojna dwóch flag. Czyja flaga miała ostatecznie załopotać nad siedmioma morzami? Podczas tych zmagań templariusze korzystali ze standardowych map ukazujących lądy po drugiej stronie Atlantyku. Skąd mieli mapy, które zainspirowały ich do dalekich rejsów w nieznane? Pytanie to wiedzie nas ku starożytnym władcom mórz i oceanów. Część historyków przypuszcza, że władcami dawnych żeglarskich narodów zostawali nawigatorzy, którzy potrafili określać położenie na podstawie gwiazd i prowadzić statki do wyznaczonego celu. Jak wspomniałem,
podróże po nieznanych wodach odbywano już tysiące lat temu. Zwolennicy izolacjonizmu twierdzą, że morza były dla starożytnych barierami nie do przebycia, podczas gdy zdaniem historyków skłaniających się ku teorii rozproszenia morza stanowiły odpowiednik dzisiejszych autostrad. Znacznie łatwiej było przewieźć grupę pasażerów lub duży ładunek na statku płynącym wzdłuż linii brzegowej, niż pokonując ten sam odcinek lądem, gdzie groziły rozmaite niebezpieczeństwa, jak choćby atak dzikich plemion czy bandytów. Wprawdzie część statków uległa zniszczeniu podczas sztormów lub po wpłynięciu na mieliznę, a niektóre padały łupem piratów, ale większość docierała do celu. Po podwójnej porażce, jaką była utrata Palestyny i prześladowania ze strony Watykanu oraz króla Francji, templariusze stanęli w obliczu katastrofy. Zakon stracił poparcie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Odebrano mu też ziemię i wszelkie inne dobra. Wielu rycerzy, łącznie z wielkim mistrzem Jakubem de Molay, zostało uwięzionych, poddanych torturom i straconych. Templariusze znaleźli się w krytycznym położeniu, ale najwyraźniej zachowali swój pilnie strzeżony skarbiec oraz liczne statki, które niegdyś pływały pod białą banderą z czerwonym krzyżem. Flota ta nie mogła jednak zawinąć do żadnego z portów Francji, Hiszpanii, Włoch, Irlandii czy Anglii i wielu innych krajów. Do nielicznej grupy państw, w których jednostki templariuszy mogły szukać schronienia, należały Sycylia, Portugalia, Szkocja i Norwegia. Flota templariuszy została podzielona na kilka grup. Statki z grupy południowej, które pozostały na Morzu Śródziemnym, zajęły się piractwem pod banderą normańskich królów Sycylii. Środkowa grupa schroniła się w Portugalii i została przyłączona do floty Henryka Żeglarza, a grupa północna dotarła do Szkocji, gdzie wielu templariuszy znalazło żony i osiadło na stałe. Grupy ze Szkocji i Portugalii prawdopodobnie dysponowały starożytnymi mapami, które bardzo ułatwiły im podróże po Atlantyku. Templariusze poszukiwali miejsca, gdzie zarówno oni sami, jak i ich skarb pozostawaliby poza zasięgiem potężnych prześladowców, a mapy te ukazywały lądy nieznane ówczesnym chrześcijanom. Widniały na nich wyspy na Atlantyku, a nawet fragmenty obu Ameryk. Skoro wikingowie już w połowie IX wieku założyli pierwszą kolonię na Islandii, a Irlandczycy dotarli tam jeszcze wcześniej, również templariusze mogli odnaleźć swój nowy dom daleko na zachód, od wybrzeży Portugalii czy Irlandii. W jaki sposób pojawiły się dokładne starożytne mapy? Według kanadyjskiego historyka Michaela Bradleya, templariusze wiedzieli o istnieniu lądu po drugiej stronie Atlantyku. Zdaniem Bradleya rozwiązanie zakonu miało trzy istotne następstwa. Rozwój piractwa, początek podróży odkrywczych i pojawienie się niezwykle dokładnych map europejskich portach. To trzecie nastąpiło bardzo szybko i okazało się najważniejsze. Starożytne mapy, które trafiły w ręce templariuszy i umożliwiły im eksplorację Atlantyku, wkrótce stały się znane w niemal całej Europie, a że pokazywały większą część, w tym ziemię po drugiej stronie Atlantyku, można uznać, iż to dzięki nim rozpoczęła się epoka wielkich odkryć geograficznych. Starożytne mapy, zwane portolanami, zaczęły krążyć po Europie niedługo po tym, jak Filip IV skłonił papieża Klemensa V do rozwiązania templariuszy. Jedna z wcześniejszych portolan Dulcerta pojawiła się w roku 1339.
zaledwie 27 lat po egzekucji Jakuba de Molay. Ówczesni mistrzowie nawigacji rzadko korzystali z portolanów ze względu na problemy, jakie wiązały się z ich stosowaniem. Większość historyków przyjmuje, że mapy te istniały, ale kwestionują ich wpływ na bieg historii. Ustalenia dwóch znawców tematu, którzy po dokładniejszym zbadaniu tajemnicy portolanów wyciągnęli inne wnioski, środowisko naukowe kompletnie zignorowało. Najważniejszą tajemnicą portolanów nie jest to, w jaki sposób nagle wypłynęły w połowie XIV wieku, lecz ich niesłychana dokładność. W tym miejscu należy przypomnieć, że główną przeszkodą w rozwoju nawigacji była niemożność określenia długości geograficznej czy pozycji danego punktu na osi wschód-zachód. Na podstawie obserwacji gwiazd, do tego bowiem niezbędne są dokładne pomiary czasu, a zaawansowanych zegarków nawigatorzy doczekali się dopiero w XVIII stuleciu. Portolany zaś były bardzo dokładne, również pod względem długości geograficznej, chociaż pojawiły się w średniowieczu, kiedy żadna znana historykom cywilizacja nie dysponowała jeszcze technologią niezbędną do wytwarzania urządzeń umożliwiających precyzyjne mierzenie czasu. W latach 90. wieku XIX skandynawski uczony Nordenskiöld zbadał wszystkie portolany, jakie udało mu się znaleźć. Po przeanalizowaniu setek map z najróżniejszych europejskich muzeów doszedł do wniosku, że wszystkie sporządzono na podstawie jednego oryginału. Oryginał ten musiał być niezwykle dokładny pod względem współrzędnych geograficznych. Dokładniejszy nawet niż niektóre mapy powstałe w czasach Nordenskiölda. Poszczególne portolany różniły się od siebie pod tym względem. W zależności od zdolności ich autorów, a mimo to wszystko były znacznie bardziej dokładne niż mapy Ptolemeusza, nie mówiąc już o średniowiecznych. Charles Hapgood badał sprawę portolanów, co udało mu się ustalić. Charles Hapgood, drodzy Państwo, jest współczesnym autorytetem w dziedzinie kartografii, profesorem z Keene State Teachers College w New Hampshire. Kontynuował pracę Nordenskiölda w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Dodatkowo postarał się, by wyniki jego analiz były sprawdzane przez sekcję kartograficzną Dowództwa Lotnictwa Strategicznego, czyli przez 8. Eskadrę Rozpoznawczą. Hapgood potwierdził wniosek swojego poprzednika, że wszystkie portolany mają pewne cechy wspólne i w związku z tym musiały być kopiami jednej mapy. Ustalił ponadto, że najdokładniejszym odwzorowaniem oryginału był portolan Ibn Benzary z 1487 roku. Prawdopodobnie nie była to oryginalna mapa, ale z pewnością najwierniejsza jej kopia. Hapgood pisał tak: poświęciłem szczególną uwagę temu portolanowi. Sporządzona specjalnie dla tej mapy siatka kartograficzna świadczyła o niesłychanej precyzji w określaniu współrzędnych geograficznych. Błąd w określaniu odległości na odcinku między Morzem Azowskim a Gibraltarem wynosił zaledwie pół stopnia. Pół stopnia to zaledwie 30 mil w pomiarze odcinka o łącznej długości ponad 3000 mil. Większe błędy zdarzały się autorom map drogowych z okresu, gdy Hapgood prowadził swoje badania. Wszystkie portolany, jakie przetrwały do dzisiejszych czasów, przedstawiają Morze Śródziemne i jego najbliższe okolice, w tym na ogół również Morze Czarne. Niektóre, na przykład wspomniany portolan Ibn Benzary, ukazują także rejony na północ od Morza Azowskiego, a zaledwie dwa tereny dalej, na wschód, aż po Morze Kaspijskie. W każdym przypadku podawane odległości są niesłychanie precyzyjne.
tu nasuwa się kluczowe pytanie. Czy jest możliwe, że chociaż wszystkie znane nam portolany pokazują tylko Europę, oryginał, na którym je oparto, przedstawiał większy obszar? Może portolany były jedynie wycinkami mapy całego świata? To pytanie bez wątpienia kluczowe. Jeśli bowiem portolany stanowią zaledwie część większej mapy, mapa mundi, jak powiedzieliby uczeni, można śmiało założyć, że reszta świata została odwzorowana na tej mapie z równie dużą dokładnością. Innymi słowy, jeśli naprawdę istniała taka mapa, niedorzecznością byłoby sądzić, że inne kontynenty odwzorowano na niej mniej dokładnie niż zachowane po dziś fragmenty ukazujące Europę. Trudno też nie dojść do wniosku, że gdyby mapa mundi rzeczywiście istniała, osoby będące w jej posiadaniu musiałyby wiedzieć o istnieniu lądu po drugiej stronie Atlantyku. Czy taka mapa kiedykolwiek powstała? Czy templariuszom udało się ją zdobyć? Czy załogi statków zakonu znajdujących się w Portugalii i Szkocji miały kopię tej mapy i posłużyły się nimi, by znaleźć nowe schronienie nie w Azji, lecz w Ameryce? Starożytne mapy świata. Możliwość ich istnienia jest niezwykle frapująca. Michael Bradley pisze tak w tym temacie. Istnieją podstawy, by sądzić, że templariusze niemal na pewno posiadali mapę całego świata. Moje przekonanie opieram na istotnych przesłankach. Templariusze, w większości dobrze wykształceni i słynący z zamiłowania do poszerzania swojej wiedzy, niewątpliwie interesowali się osiągnięciami kultur powstałych na terenie Ziemi Świętej, gdzie przebywali podczas krucjat. A właśnie w bibliotekach Bliskiego Wschodu współcześni naukowcy odkryli mapę mundi, a konkretnie dwie, mapę Hadży Ahmeda, odnalezioną w 1860 roku w dzisiejszym Libanie, oraz mapę Piri Reisa, odkrytą w roku 1929 w Pałacu Cesarskim w Konstantynopolu. Nim przyjrzymy się bliżej samym mapom, warto zapoznać się z metodami pracy kartografów w okresach średniowiecza i renesansu. Gdy kartograf z XV czy XVI wieku znalazł się w posiadaniu bardzo dokładnej mapy i postanowił ją skopiować, z pewnością naniósłby na swoją wersję poprawki odpowiadające dostępnej mu wiedzy o świecie. Spójrzmy na sytuację z jego punktu widzenia. Miał przed sobą mapę świata pokazującą lądy, których nikt jeszcze nie odkrył. Skąd więc mógł wiedzieć, że one naprawdę istnieją? Jedyne, co wiedział na pewno, to, że jego własne mapy nie są zbyt dokładne. Czemu więc mapa, którą miał przed sobą, miałaby być pod jakimkolwiek względem lepsza? Nie mógł tak sądzić i w związku z tym, kopiując ją, miał prawo, a w pewnym sensie wręcz obowiązek udoskonalić ją na tyle, na ile był w stanie. W przypadku miejsc, które nie zostały zbadane ze względu na trudny dostęp, jak chociażby Grenlandia lub takich, które jeszcze nie zostały odkryte, kartograf musiał pozostać wierny oryginałowi. Ale przy miejscach, które według własnego mniemania znał bardzo dobrze, czyli wybrzeżach Europy i basenie Morza Śródziemnego, musiał nanieść poprawki odpowiadające jego wiedzy. Tyle, że wiedza o świecie kartografów z XV i XVI wieku była znacznie uboższa niż ta, jaką dysponowali nieznani autorzy portolanów. W rezultacie wszelkie próby poprawienia oryginałów przynosiły odwrotny skutek. Mapy Hadży Ahmeda i Piri Reisa były znacznie bardziej dokładne niż jakiekolwiek inne mapy z tamtych czasów, a ponadto przedstawiały ziemie, których nikt dotąd nie odkrył. Hadży Ahmed był arabskim kartografem z Damaszku. Sporządził swoją mapę w roku 1559.
przypomina ona bardziej dzieło sztuki niż projekt naukowy, co było charakterystyczne dla arabskich map z połowy XVI wieku. Po dokładnym przyjrzeniu się jej można zauważyć, że w przypadku Morza Śródziemnego autor udoskonalił dawne rysunki Ptolemeusza, wprowadzając wiele błędów. A jeśli chodzi o Afrykę, wzorował się na najlepszych mapach portugalskich i popełnił błędy typowe dla wszystkich kartografów tamtych czasów. Natomiast obie Ameryki mają kształt zbliżony do rzeczywistego i pod względem dokładności odwzorowania mogą konkurować z mapą Ameryki Północnej Mercatora, powstałą 10 lat później na podstawie dokładnych relacji ówczesnych badaczy. Haji Ahmed, który wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie miał dostępu do żadnych informacji na temat kontynentów amerykańskich, musiał skopiować jakąś nieznaną nam mapę świata, dokładniejszą niż wszystkie ówczesne mapy europejskie. Kreśląc zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej, uwzględnił Alaskę i Zatokę Kalifornijską, do których Europejczycy jeszcze nie dotarli. Na jego mapie widać również Hawaje odkryte 200 lat później. Nieznane w XVI wieku wyspy polinezyjskie oraz Antarktydę z wyraźnie zaznaczonym półwyspem antarktycznym, który także nie był wtedy znany. Daleki Wschód został przedstawiony z pewnymi błędami, ale jeśli chodzi o ogólne kontury, dość wiernie. Najdziwniejszy element tej mapy to obszar pomiędzy Azją a Alaską. Krzywa linia Wysp Aleuckich jest nakreślona prawidłowo. Natomiast w miejscu cieśniny Beringa znajduje się szeroki pas stałego lądu. Nie mamy tu do czynienia z pomyłką kartografa, bo ląd ten rzeczywiście istniał, ale 10 tysięcy lat temu. To tak zwany most lądowy Beringa, łączący Azję z Ameryką Północną, a co więcej, nakreślony zgodnie z ustaleniami 20-wiecznych naukowców. Jeszcze do niedawna uważano, że most Beringa był bardzo wąskim pasem lądu pomiędzy Azją a Alaską. Dopiero badania przeprowadzone w roku 1958 wykazały, że w rzeczywistości ów pas był znacznie szerszy i rozciągał się od Aleutów aż do półwyspu Svarda. Innymi słowy, wyglądał dokładnie tak, jak na mapie Haji Ahmeda. Czyżby stało się to za sprawą przypadku? Czy to możliwe, że arabski kartograf, nie wiedząc, gdzie kończy się Azja i zaczyna Ameryka, postanowił je zwyczajnie połączyć? A może istnieje inne wyjaśnienie? Hapgood i Bradley, porównawszy mapę Ibn Benzara z innymi portolanami, doszli do wniosku. Na wszystkich liniach brzegowych lądów nakreślono bardzo precyzyjne linie, ale poziom mórz i oceanów jest zdecydowanie za niski. W rezultacie u Ibn Benzara każda z wysp egejskich jest odrobinę większa niż w rzeczywistości, a poza tym na jego mapie znajdują się wyspy, które już nie istnieją. Wyspy te istniały, gdy poziom morza był niższy o 60 do 100 metrów, czyli taki jak 10 tysięcy lat temu, pod koniec epoki lodowcowej. Z kolei delty niektórych rzek, na przykład Nilu czy Renu, są na mapie Ibn Benzara znacznie węższe, tak jakby rzeki te dopiero niedawno zaczęły wpływać do morza po cofnięciu się lodowca. Na mapie Haji Ahmeda widzimy podobno anomalie w innych rejonach świata. Od południowej Kalifornii w głąb Pacyfiku rozciąga się długi pas ziemi, szelf kontynentalny, który znajdował się nad powierzchnią oceanu 10 tysięcy lat temu. Na północno-wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej widać niewielki przesmyk, który przeobraził się w dzisiejszą Zatokę Fundy, a Nowa Szkocja i Nowa Fundlandia są połączone. Tak wyglądał świat 10 tysięcy lat temu, kiedy ławica
Nowofunlandzka i ławica Jerzego nad Nową Szkocją znajdowały się nad poziomem morza. Profesor Steve Davis z Uniwersytetu St. Mary w Halifax w Nowej Szkocji wywołał prawdziwą burzę, gdy stwierdził, że przedmioty znalezione przez poławiaczy małży w ławicy Jerzego to prehistoryczne narzędzia pochodzące sprzed około 10 tysięcy lat. Kanadyjskie gazety natychmiast rozmuchały temat, publikując artykuły o odkryciu Atlantydy. Ale odnalezione przedmioty to w rzeczywistości prymitywne narzędzia do połowu ryb, bardzo podobne do używanych przez dzisiejszych Eskimosów i wymarły już indiańskie plemiona Batchów, zamieszkujące niegdyś Nową Funlandię. Czy to, że zaniżony poziom mórz jest cechą wspólną dla wszystkich Portolanów i znanych nam map, na których prawdopodobnie je wzorowano, oznacza, że ktoś sporządził dokładną mapę świata już 10 tysięcy lat temu, a jej kopie przetrwały aż do średniowiecza? Zajmijmy się teraz mapą Piri Reisa, która została znaleziona w roku 1929 w Muzeum Tokpapi w Stambule. Powstała w roku 1519, kiedy Ferdynand Magellan wyruszył w pierwszą podróż dookoła świata. Statki Magellana wróciły do Europy dopiero 3 lata później, więc Reis, kreśląc swoją mapę, nie mógł wykorzystać żadnych informacji zdobytych podczas tej wyprawy. Według przypisów na marginesach, naniesionych prawdopodobnie przez samego autora, opierając się na mapie Kolumba oraz na mapach pochodzących z czasów Aleksandra Wielkiego, Piri Reis był w młodości arabskim piratem, a później tureckim admirałem. A z pochodzenia, jak wielu innych tureckich dostojników, Żydem. Jest więc niezwykle prawdopodobne, że wiedział, jak wyglądała mapa Kolumba oraz oryginalna mapa świata, z której ją skopiowano. Odnalezienie mapy Piri Reisa wywołało spore poruszenie nie tylko wśród kartografów, ale i w kręgach dyplomatycznych, bo przedstawia nas ogromną dokładnością obie Ameryki. Problem polega na tym, że pod koniec drugiej dekady XVI wieku Europejczycy dopiero zaczynali poznawać lądy znajdujące się na zachód od Karaibów. Cortes dopłynął do Meksyku w tym samym roku, w którym powstała mapa, w roku 1519. Skąd więc pochodziły informacje, którymi posłużył się Piri Reis? Po odnalezieniu mapy amerykański sekretarz stanu Henry Stimson prowadził ożywioną korespondencję z władzami Turcji, domagając się dokładnego przeszukania tureckich archiwów. Turcy zgodzili się przeprowadzić poszukiwania, ale nie odnaleźli żadnej mapy, na której mogliby się wzorować Hadży Ahmed czy Piri Reis. Mapa Piri Reisa bardzo wiernie odzwierciedla linie brzegowe obu Ameryk. Czytelnikowi przyzwyczajonemu do współczesnych map może się to wydawać wątpliwe, ale dla kartografów z lat 30. ubiegłego stulecia było oczywiste, bo widzieli, że autor zastosował specyficzne odwzorowanie azymutalne równoodległościowe. Ustalenia Charlesa Hapgooda, który poświęcił kilka lat na zbadanie mapy Piri Reisa, potwierdzili specjaliści z dowództwa lotnictwa strategicznego USAF. Ostateczny wniosek brzmi: mapę tę można było sporządzić wyłącznie na podstawie zdjęć lotniczych. Swoje analizy, zilustrowane licznymi zdjęciami i szkicami, przedstawia Hapgood w znakomitej książce Mapy starożytnych królów mórz. Bardzo polecam tą lekturę. Przejdźmy teraz do mapy Zeno. Henry Sinclair, jeden z wielkich mistrzów zakonu po ucieczce templariuszy z Francji do Szkocji, wyruszył w roku 1398 za ocean.
Miał ze sobą mapę sporządzoną przez pracującego dla Sinclairów weneckiego nawigatora Antonio Zeno. W roku 1380 Antonio i jego brat Niccolo wyruszyli z Wenecji i ponoć dopłynęli do Grenlandii, a stamtąd do Nowej Szkocji. Po powrocie do Europy Antonio narysował mapę północnego Atlantyku, która wkrótce zaginęła i została odnaleziona dopiero w połowie XVI wieku przez dalekiego potomka braci. Z badań przeprowadzonych przez Hapgooda i opisanych w jego książce wynika jednak, że mapa ta jest kopią innej bardzo dokładnej mapy sporządzonej metodą odwzorowania stożkowego. Antonio nie znał tej metody, co nie powinno nikogo dziwić, jako że wymyślono ją dopiero 300 lat po jego śmierci. Natomiast w swojej kopii nie omieszkał dokonać pewnych poprawek zgodnych z jego wizją o świecie. Bracia Zeno podczas swej podróży mieli dopłynąć tylko do wybrzeży Islandii i Grenlandii. Na mapie zaś ukazane jest również dokładne położenie Norwegii, Szwecji, Danii, wybrzeży Niemiec, Szkocji, a nawet tak mało znanych miejsc jak Shetlandy czy Wyspy Owcze. Autor oryginalnej mapy znał także dokładne współrzędne geograficzne całego północnego Atlantyku. Co jak słusznie zauważa René Norberger, prowadzi do wniosku, że mapa braci Zeno nie powstała w wyniku ich podróży, ale została sporządzona dużo wcześniej i umożliwiła im przeprowadzenie wyprawy badawczej. Oryginał, z którego korzystali, powstał prawdopodobnie bardzo dawno. Grenlandia bowiem wygląda na mapie braci Zeno zupełnie inaczej niż wyglądała w XVI wieku. W głębi lądu znajdują się góry, a wzdłuż wybrzeża ujścia wielu rzek. Kapitan Mallory, który po zapoznaniu się z mapą Piri Reisa rozpoczął badania nad innymi mapami z czasów renesansu, w tym nad mapą braci Zeno, zwrócił uwagę, że chociaż dziś niemal całą powierzchnię wyspy pokrywa lód, istnienie łańcuchów górskich przedstawionych na mapie braci Zeno potwierdziły profilowania sejsmiczne przeprowadzone przez francuską ekspedycję Paula Emila Victora w latach 50. XX wieku. Nie tylko Grenlandia, ale także wiele innych wysp dalekiej północy nie było przed tysiącami lat skutych lodem. Niewykluczone, że powstały tam cywilizacje znane nam tylko z legend o ludach Tule, Numinoru i Hyperboreanach. Egerton Sykes w swoim słowniku mitów nieklasycznych pisze, że skandynawska opowieść o Fimbulvetr, okrutnej zimie, która miała zapoczątkować gigantyczny kataklizm Ragnarok i upadek bogów Walhali, może być opisem zagłady prehistorycznej cywilizacji północnej wraz z nadejściem epoki lodowcowej. Interesująca jest hipoteza, że mapa braci Zeno ukazuje zaginione ziemie ludu Tule, pradawnej kultury północnej, o której wspomniało wielu greckich i rzymskich historyków, jak choćby Diodor Sycylijski, Strabon czy Prokopiusz Cezarei. Na pewno wiadomo tyle, że Tule była wyspą na północnym Atlantyku, położoną o 6 dni żeglugi od Orkad i 10 razy większą od Wielkiej Brytanii. Według starożytnych historyków wyspa ta, porośnięta lasami obfitującymi w zwierzynę łowną, była zamieszkana przez kilka plemion, niektóre bardzo prymitywne, inne cywilizowane, choć składające swoim bogom ofiary z ludzi. W dawnych kronikach zapisano także, iż zimą słońce nie wschodziło tam przez 40 dni, i przez tyle samo czasu nie zachodziło latem. Co ciekawe, w okresie epoki lodowcowej na ziemi Baffina rósł gęsty las, a na Alasce żyły mamuty i włochate nosorożce. Natomiast tereny dzisiejszych stanów Michigan i Wisconsin były pokryte lodem. Zaginiona ziemia Tule odgrywała istotną rolę w mitologii nordyckiej, w tradycji zakonu krzyżackiego i wreszcie w okultystycznych kręgach nazistowskich Niemiec. Do stowarzyszenia Tule,
które regularnie odbywało spotkania w Berlinie, należał sam Adolf Hitler. Uważano, że Thule, powszechnie identyfikowana z Grenlandią, znajduje się na północ od Atlantydy i wielu mieszkańców zaginionego kontynentu właśnie tam znalazło schronienie po utracie ojczyzny. Czy mapa Zeno pochodziła właśnie z tych czasów, po zatonięciu Atlantydy, ale zanim Grenlandia, największa wyspa na Ziemi, pokryła się lodem? W jaki sposób włoscy bracia znaleźli się w posiadaniu takiego skarbu? Antonio Zeno pracował dla Henry'ego Sinclaira i może on pokazał mu mapę, na której Włoch się wzorował. A jak Sinclairowie z Roslin zdobyli tą mapę? Przypuszczam, że przywieźli ją uciekający z Europy templariuszy. Jaka jest więc rola templariuszy? Czy ta hipoteza może być słuszna? Na czym opieramy tą hipotezę? Hipoteza ta jest oparta na prostym i, jak sądzę, rozsądnym założeniu. Stosunkowo niedawno na Bliskim Wschodzie odkryto dwie mapa mundi. W 1860 roku mapę Hadży Ahmeda, a w 1929 mapę Piri Reisa. W czasach, gdy templariusze zdobyli i splądrowali wiele saraceńskich miast, musiało tam być więcej podobnych map. Jest niemal pewne, że część z nich znaleźli członkowie rodu de Bouillona, założyciela zakonu. De Bouillonowie byli potomkami Merowingów, dawnych władców państwa Franków, więc to ich ród był świętym gralem. Templariusze niewątpliwie zdawali sobie sprawę z wartości starożytnych map. Gdyby Królestwo Jerozolimskie przetrwało dłużej, jego gospodarka z pewnością opierałaby się na rzemiośle i handlu, nie na rolnictwie. Palestyna bowiem miała równie mało urodzajnych ziem jak dziś. Każdy sposób na uzyskanie przewagi w handlu zamorskim byłby dla de Bouillonów cenniejszy niż złoto. A zadanie prowadzenia tego handlu najprawdopodobniej przypadłoby templariuszom. Ale de Bouillonowie zostali wyparci z Jerozolimy. Wrócili do Prowansji, gdzie większość członków rodu zginęła podczas krucjaty przeciw Albigensom. Wkrótce później również zakon templariuszy został zniszczony i rozbity. W takiej sytuacji starożytne mapy stały się jeszcze cenniejsze niż wcześniej w Palestynie. Dawały bowiem nadzieję na ocalenie rodu Merowingów. Jeśli, na co wskazywały mapy Hadży Ahmeda i Piri Reisa, po drugiej stronie Atlantyku rzeczywiście znajdował się nieznany ląd, to istnieje szansa na znalezienie bezpiecznego schronienia z dala od świętej inkwizycji. Obowiązkiem templariuszy było odnaleźć ten ląd i właśnie dlatego schronili się w Szkocji i Portugalii wraz z bezcennymi mapami i skarbem. Niedługo później na Atlantyk wyruszyły wyprawy badawcze w poszukiwaniu nowego świata. Nie ma wątpliwości, że przedstawiciele portugalskiej arystokracji, którzy należeli do utworzonego przez ocalałych templariuszy zakonu rycerzy Chrystusa, posiadali mapy z zaznaczonymi już przyszłymi odkryciami. Pigafetta, nawigator biorący udział w wyprawie Magellana, pisał, cytuję: żaden z członków załogi nie wierzył, że natrafię na nią. Chodziło mu o cieśninę Magellana. Gdyby nie determinacja przywódcy, nic nie przekonałoby ich do prowadzenia poszukiwań. On zaś wiedział na pewno, że znajdzie nieznaną dotąd cieśninę. Widział ją bowiem jeszcze przed wyruszeniem w podróż na mapie najznamienitszego kosmografa Martina de Beme, którą pokazał mu król Portugalii. Skąd wzięła się ta mapa? Nikt nie wie tego na pewno, ale można przypuszczać, że dotarła do Portugalii wraz z rycerzami świątyni, podobnie jak mapa północnego Atlantyku do Szkocji. Kolumb również korzystał z jakiejś mapy, może skopiowanej z tego samego źródła, co dzieło Piri Reisa, a może z tej,
na której wzorował się Hadzi Ahmed. Wszak obie pokazują nowy świat i na żadnej Ameryka nie jest zachodnim wybrzeżem Azji. Hapgood sugeruje, że Kolumb zapewne nie zrozumiałby odwzorowania zastosowanego na mapie Piri Reisa, a nawet jeśli, nie miałoby to większego znaczenia. Względne odległości w odwzorowaniu azymutalnych równoodległościowym są bowiem zgodne z stanem faktycznym. Kolumb rozpoznały więc na mapie Europę i basen Morza Śródziemnego i opierając się na znanych mu odległościach, mógłby określić przybliżoną skalę mapy. Wiedziałby, w jakim kierunku i mniej więcej jak daleko płynąć. Jedno wydaje się pewne. Zarówno mapę, z której korzystał Krzysztof Kolumb, jak i wszystkie inne mappamundi przywieźli do Europy Templariusze. Znaleźli je na Bliskim Wschodzie, być może w zbiorach asasynów, znanych z kolekcjonowania wszelkiego rodzaju źródeł pisanych. Część późniejszych portolanów było niewątpliwie kopiami starożytnych map przechowywanych w wielkich bibliotekach, jak chociażby aleksandryjska. Rycerze świątyni stracili większość posiadłości i znaczną część swoich skarbów, ale gdy ich flota uciekła do Szkocji i Portugalii, nadal byli w posiadaniu starożytnych map, cenniejszych dla nich niż złoto, podających nadzieję na znalezienie bezpiecznego schronienia. W roku 1391, kilkadziesiąt lat po oficjalnym rozwiązaniu zakonu, książę Henry Sinclair, wielki mistrz templariuszy i admirał floty szkockiej, spotkał się z Nicolem Zeno. Wspólnie podjęli decyzję o podróży przez Atlantyk w poszukiwaniu nowego świata, 100 lat przed wyprawą Kolumba. Wyprawa ta okazała się brzemienna w skutki. Najważniejsze z nich to założenie pierwszej kolonii w Ameryce, skrytobójstwo watykańskie i powstanie wielkiej floty renegatów walczących z wrogami zakonu. Kim byli Sinclairowie? Jaka jest historia tego znamienitego rodu? Jak mówił marszał McLuhan, cofamy się w przeszłość. Drodzy Państwo, nie sposób przecenić roli floty templariuszy w procesie kolonizowania Ameryki Północnej. Zarówno wyprawa ich statków za Atlantyk, jak i późniejsze powstanie lóż masońskich w Nowej Szkocji i Nowej Anglii były możliwe przede wszystkim dzięki rodowi Sinclairów. Szkoccy Sinclairowi wywodzą się od Rognawalda Mocnego, Jarla Orkat i Mocre w Norwegii. W 876 roku jego syn Hrolf Piechur wkroczył z wojskiem do Doliny Sekwany i splądrował wiele francuskich wiosek. Król Francji, Karol III Prostak, zawarł z Hrolfem pokój, ofiarując mu Normandię i zwierzchnictwo nad Bretanią. Od nazwy bretońskiego zamku, w którym podpisano trakt Saint-Clair-Epte, utworzono nazwę rodu Saint-Clair, później Sinclair. Dziewięciu rycerzy z tego rodu walczyło u boku Wilhelma Zdobywcy w bitwie pod Hastings. W uznaniu zasług nadano im wiele ziem na terenie Wielkiej Brytanii. W Szkocji znaleźli się jeszcze przed najazdem Normanów. William St. Clair towarzyszył Edgarowi Atheltingtonowi w wyprawie na Węgry, a w 1057 roku eskortował jego siostrę Margaret, wioząc do Szkocji fragment Krzyża Świętego, za co król ofiarował mu w dożywotnią dzierżawę Roslin, które stało się główną siedzibą Sinclairów. Gdy w roku 1307 papież rozwiązał templariuszy, król Szkocji Robert I Bruce zaoferował rycerzom schronienie w swoich włościach i pozwolił im założyć główną kwaterę w Ballintodoch w Roslin. W roku 1314 pod Bannockburn William Sinclair, który wraz z dwoma swoimi synami stanął na czele oddziałów templariuszy, rozgromił wojska angielskie. Rocznicę tego zwycięstwa członkowie
współczesnego zakonu templariuszy, do dziś świętują w dniu świętego Jana. Gdy zmarł Robert I, dwóch rycerzy z rodu Sinclairów wyznaczono do przewiezienia jego serca do Ziemi Świętej i pochowania go tam. Podczas podróży przez Hiszpanię, którą odbywali Sir Jamesem Douglasem i garstką rycerzy, stoczyli zacięty bój z Maurami. Sir James i William Sinclair polegli. Maurowie, pełni uznania dla odwagi Szkotów, pozwolili odesłać ciała obu rycerzy do kraju. Ród Sinclairów rozwijał się na przestrzeni kolejnych stuleci, a wielu jego członków odegrało ważną rolę w historii Szkocji. W 1455 roku William Sinclair, władca Orcad, otrzymał w uznaniu zasług tytuł hrabiego Caithness. Choć jego kuzyni mieszkali na tych ziemiach na długo przed tym. Do wybitnych przedstawicieli rodu należał także Sir John Sinclair z Ulpster, pierwszy przewodniczący Rady Rolnictwa w XVIII wieku oraz inicjator pierwszego spisu powszechnego w Szkocji. Sinclairowie odegrali znaczącą rolę również w kolonizacji Ameryki, a potem przyczynili się do powstania Stanów Zjednoczonych. Bodaj najsłynniejszy z nich, generał Arthur St. Clair, służył pod Amherstem w Louisbergu i pod Wolfem w Quebecu, gdzie Brytyjczycy walczyli z Francuzami o tereny należące dziś do Kanady. Natomiast podczas wojny o niepodległość brał udział w wielu bitwach i był zaufanym doradcą generała Jerzego Waszyngtona. Nic w tym dziwnego, jako że nazwisko Sinclair już wtedy powszechnie kojarzono ze szkockim wolnomularstwem, a większość założycieli Stanów Zjednoczonych należało do loży masońskiej. Warto zauważyć, że Arthur Sinclair był jednym z przywódców Stanów Zjednoczonych. W ciągu pierwszych 8 lat od momentu utworzenia państwa do ratyfikowania konstytucji i wybrania prezydenta, co roku wybierano przewodniczącego kongresu pełniącego de facto obowiązki głowy państwa. Stanowisko to piastowali kolejno John Hansen, Richard Henry, Lee Elias, Buddy Knott, Thomas Mifflin, John Hancock, Nathaniel Gorham, Arthur Sinclair i Cyrus Griffin. Jerzy Waszyngton, który został prezydentem w roku 1789, był zatem dopiero 9. przywódcą Stanów Zjednoczonych. A generał Arthur Sinclair, spadkobierca tradycji templariuszy i późniejszy gubernator terytoriów północno-zachodnich, 7. Wolnomularzy, podobnie jak różokrzyżowców czy bawarskich iluminatów, uważa się za organizację utworzone z inicjatywy neotemplariuszy w celu zachowania i rozpowszechniania wiedzy zakonu. Trudno więc się dziwić, że Sinclairowie, obrońcy i sprzymierzeńcy templariuszy, zostali dziedzicznymi przywódcami szkockiej masonerii. Nieprzypadkowo też szkocka loża uzyskała tak silną pozycję w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Pomówmy teraz o sekretnej wyprawie księcia Henryka Sinclaira, gdyż właśnie Henryk Sinclair był jedną z najciekawszych postaci z tego znamienitego rodu. Był ostatnim władcą Orcad. Tak jak wielu innych książąt średniowiecza, miał wiele tytułów i pełnił rozmaite zaszczytne funkcje. Tytułował się królem Orcad, mimo iż wyspy były jedynie hrabstwem z nadania króla Norwegii. Książę Henryk posiadał również inne ziemie jako wasal króla Szkocji. Był także wielkim mistrzem templariuszy, krzyżowcem oraz według niektórych źródeł posiadaczem świętego Graala. Sinclairowie byli łączeni przez silne związki z francuskimi członkami zakonu, zwłaszcza z rodem Guise-Lorraine. Kiedy więc we Francji zaczęto konfiskować posiadłości templariuszy? Przeciwstawili się papieżowi, który zamierzał oddać ich szkockie ziemie rywalizującym z nimi joanitom, zwanymi później kawalerami maltańskimi. Chcąc ratować upadający zakon, twierdzili, że templariusze nie mają żadnych posiadłości w Szkocji. Z upływem czasu
Sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Ocalałe grupki templariuszy rozsiane po różnych zakątkach Europy straciły wszelki kontakt z francuskimi założycielami zakonu. Nawet Sinclairowie, nowi przywódcy templariuszy, a być może również strażnicy ich legendarnych skarbów, nie mieli dostępu do Francji, której porty znajdowały się pod kontrolą Watykanu. W roku 1391 książę Henryk Sinclair spotkał się na Fer, samotnej wysepce między Orkadami a Shetlandami z braćmi Zeno, którzy zasłynęli jako żeglarze i autorzy mapy północnego Atlantyku. Zdołał ich namówić do udziału w wyprawie badawczej na drugą stronę oceanu. Wspierany przez rycerzy świątyni pozostających w Szkocji, Henryk przygotował flotę złożoną z 12 uzbrojonych okrętów. Sam stanął na jej czele, a Antonio Zeno miał być głównym nawigatorem. Zapraszam teraz Państwa na przerwę. Po przerwie będziemy kontynuować tą historię. W Radiu na Fali Richard Dawkins. Każdy, kto sądzi, że świat liczy mniej niż 10 tysięcy lat, olbrzymia liczba kreacjonistów, szczególnie w Ameryce, ale nie tylko w Ameryce, tak właśnie sądzi, dla nich właśnie najlepszym usprawiedliwieniem jest godna pożałowania ignorancja. Ignorancja nie jest przestępstwem, ale jest to coś, czemu można zaradzić poprzez edukację. Każdy, kto nie jest ignorantem, każdy, kto widział fakty i nadal wierzy, że świat ma mniej niż 10 tysięcy lat, musi być z nim coś nie tak. Żeby dać pojęcie o wielkości błędu, wiara, że świat liczy mniej niż 10 tysięcy lat, kiedy wiemy, że liczy 4,6 miliarda lat, jest odpowiednikiem wiary, że szerokość Ameryki Północnej od Nowego Jorku do San Francisco wynosi mniej niż 9 metrów. I to jest skala błędu, o jakim mówimy. Trzeba być albo osłupiająco głupim, a większość z nich taka jest, albo jeśli nie jest się ignorantem, to musi być to choroba umysłowa. Wracamy więc po tej krótkiej przerwie. Powiedzmy teraz parę faktów na temat zaginionego skarbu templariuszy. Dlaczego księciu Henrykowi, wielkiemu mistrzowi templariuszy, tak bardzo zależało na wysłaniu ich floty do Ameryki? Czy chciał założyć tam kolonię, w której mogliby spokojnie żyć? A może jego celem było ukrycie skarbu zakonu w miejscu, do którego nie sięgała władza Watykanu? Michael Bradley w książce Holy Grail Across the Atlantic sugeruje, że Henryk Sinclair wyruszył do Ameryki ze skarbami templariuszy, które były ukrywane w Montsegar w Pirenejach i zostały przeniesione w inne miejsce, zanim 16 marca 1244 roku twierdzę tę obległy siły inkwizycji pod wodzą Simona de Montforta. Jak już wspomniano, na skarb templariuszy składały się zarówno kosztowności zrabowane na Bliskim Wschodzie, jak i święte relikwie, a wśród nich ta najcenniejsza, według niektórych sam święty Graal. Niektórzy badacze twierdzą, że wszystkie relikwie z Montsegar padły łupem oddziałów SS podczas II wojny światowej. Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak hipoteza, że większość z nich, m.in. święty Graal i Arkę Przymierza, przyjęli Merowingowie wkrótce po upadku fortu w 1244 roku. To, co znaleźli Niemcy, mogły pozostawić różne sekty działające w tym rejonie, jak chociażby Katarzy. Według Bradleya pierwsze podróże na drugą stronę Atlantyku prowadzono z zamiarem znalezienia lądu, gdzie można by utworzyć nowe państwo, w którym templariusze i strzeżona przez nich święta krew, królewski ród Merowingów, byłaby bezpieczna. Zakon, pisze, został powołany do istnienia przez Baldwina, drugiego króla Jerozolimy i młodszego króla Gottfrieda de Bouillon. Głównym zadaniem templariuszy była ochrona rodu de Bouillon. Większość członków tego rodu zginęła podczas krucjaty przeciwko Albigensom, a sytuacja nielicznych ocalałych stała się jeszcze trudniejsza.
wraz z rozwiązaniem zakonu. Na szczęście dla de Bullionów templariusze nie bez przyczyny słynęli z lojalności i odwagi. Ich statki wyruszyły na drugi koniec Atlantyku wkrótce po dotarciu do Szkocji i Portugalii. Wydaje się więc oczywiste, że chcieli znaleźć bezpieczną kryjówkę dla ocalałych członków rodu de Bullion. W zdominowanej przez Kościół katolicki Europie Zachodniej rządziła inkwizycja. W basenie Morza Śródziemnego panoszyli się Arabowie, a kraje na wschodnich rubieżach kontynentu zmagały się z najazdami Mongołów, Turków i Tatarów. Pozostał tylko jeden kierunek – Zachód. Istniała szansa, że za ogromnym morzem na zachód od Europy znajduje się ziemia nieskalana wpływami katolicyzmu, gdzie uchodźcy będą mogli żyć w pokoju. Jak do tej całej historii ma się relacja Zeno i zaginiona flota templariuszy? Niccolò i Antonio Zeno regularnie pisywali do swojego brata Karla z Wenecji. Według tych listów, które przetrwały do dziś i są nazwane relacją Zeno, w roku 1371 cztery łodzie rybackie należące do poddanych Sinclairów wyruszyły w morze i wylądowały na odległym lądzie, wiele setek mil na zachód od Szkocji. Prawdopodobnie była to Nowa Fundlandia. Załogi kutrów spędziły tam i na ziemiach położonych dalej na południe 20 lat, zanim inna europejska łódź rybacka przewiozła jednego z nich z powrotem do kraju. Zauważmy, że był to rok 1391, czyli ten sam, w którym Henryk Sinclair spotkał się z Niccolò Zeno, by przygotować wyprawę do Ameryki. Nawet jeśli wcześniej nie wiedział o istnieniu ziem na zachód od Europy, to z pewnością dowiedział się o nich po powrocie wspomnianych rybaków. Koniec końców książę Henryk postanowił dokładnie zbadać nowy kontynent i z 12 statkami, prawdopodobnie pozostałością zaginionej floty templariuszy, wyruszył na drugi brzeg Atlantyku. Oto obszerne fragmenty listów Antonia Zeno opisujących tą wyprawę. Cytuję. Lord Sinclair zdecydował więc wysłać do tych ziem flotę okrętów i zgłosiło się tak wiele osób zachęconych nowością i tajemniczością celu podróży, że prawdopodobnie uda nam się skompletować załogę bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Wyruszam z wieloma okrętami i ludźmi, ale nie, jak do tej pory sądziłem, w roli dowódcy, jako że Sinclair postanowił osobiście stanąć na czele wyprawy. Ostateczne przygotowania do podróży rozpoczęły się w nader nieprzychylnym momencie, albowiem dokładnie 3 dni przed wyruszeniem zmarł rybak, który miał być naszym przewodnikiem. Mimo to Sinclair nie poniechał przedsięwzięcia i jako przewodnik zatrudnił żeglarzy, z którymi nieboszczyk wrócił do Szkocji. Popłynęliśmy na zachód, mijając niewielkie wyspy otaczające Frislandię i mnogie płcizny, aż dotarliśmy do Ledowo, gdzie zatrzymaliśmy się na tydzień w celu odpoczynku i uzupełnienia zapasów. Powróciwszy na morze, 1 kwietnia dotarliśmy na wyspy Ilofe, i korzystając z przychylnych wiatrów, niezwłocznie ruszyliśmy dalej. Ledwie jednak znaleźliśmy się na pełnym morzu, rozpętał się straszliwy sztorm, który przez następne 8 dni uniemożliwiał nam zachowanie kierunku i zmusił okręty do rozpraszania się. Gdy wreszcie ustał, wszystkie zaginione jednostki wróciły do szyku i kontynuowały podróż przy warunkach sprzyjających, aż ujrzeliśmy ląd na zachodzie. Płynąc prosto do brzegu, dotarliśmy do małego, spokojnego portu, w którym czekało na nas wielu uzbrojonych mężczyzn, gotowych bronić swojej wyspy. Na rozkaz Sinclara wszyscy zaczęliśmy pokazywać znaki mające oznaczać pokojowe zamiary. Tymczasem stanęło przed nami 10 obrońców i każdy mówił w innym języku, ale nie rozumieliśmy żadnego prócz tego, który pochodził z Islandii. Islandczyka zaprowadzono przed oblicze księcia i pytano:
Co to za wyspa, kim są jej mieszkańcy i kto nią rządzi? Na co ten odpowiedział, że wyspa zwie się Ikaria, a każdy jej władca nosi imię Ikar na cześć pierwszego króla, który był synem Dedala, króla Szkocji. Dedal podbił wyspę, oddał ją we władanie synowi, ten zaś nadał jej mieszkańcom prawa, które obowiązują do dziś. Wyruszywszy na dalsze podboje, Dedal utonął wraz z całą flotą podczas wielkiej burzy. Na pamiątkę tego wydarzenia wody wokół wyspy nazwano Morzem Ikaryjskim, a każdy nowy władca wyspy przejmuje imię Ikara. Mieszkańcy, zadowoleni z życia, jakie dał im Bóg, nie zamierzali zmieniać swoich zwyczajów ani przyjmować do swego grona żadnych obcych. Na koniec Islandczyk poprosił księcia Henryka, by nie naruszał praw nadanych przez tak szanowanego władcę i zachowanych przez wiele lat. Gdyby książę nie zastosował się do prośby, sam sprowadziłby na siebie zagładę, bo wszyscy mieszkańcy Ikarii są gotowi zginąć w obronie swojej wolności. Chcąc udowodnić pokojowe zamiary, wyspiarze zgodzili się przyjąć z honorami do swojej społeczności jednego członka załogi, by móc nauczyć się języka i obyczajów. Podobnie postąpili przed laty z tymi 10 mężczyznami, którzy jako pierwsi wyszli nam na spotkanie. Na wszystko to książę nie udzielił żadnej odpowiedzi. Spytał jedynie, gdzie może znaleźć lepszą przystań dla swoich okrętów, dając tym samym do zrozumienia, że zamierza odpłynąć. Płynęliśmy wzdłuż brzegu wyspy na pełnych żaglach, aż znalazł dogodniejsze miejsce do zacumowania po jej wschodniej stronie. Załoga zeszła na ląd, by uzupełnić zapasy drewna i wody pitnej, a wszyscy czynili to z najwyższym pośpiechem, w słusznej obawie przed atakiem wyspiarzy. Ci bowiem rozpalili ogniska, by sygnałami dymnymi obwieścić sąsiednim wioskom przybycie obcych, a część chwyciła za broń i wraz z innymi mieszkańcami nadciągającymi z całej okolicy ruszyli na wybrzeże i zasypali naszych marynarzy gradem strzał, zabijając i raniąc wielu z nich. Czyniliśmy znaki pokoju, lecz odniosło to tylko ten skutek, że jeszcze wzmógł się między nimi szał bojowy, jakby walka szła o przetrwanie. Zmuszeni do odwrotu krążyliśmy wokół wyspy, a wszędzie wzdłuż brzegu, czy to na plażach, czy na szczytach wzgórz, widzieliśmy chmary uzbrojonych ludzi. W końcu, minąwszy północny przylądek, wpłynęliśmy na płycizny, między którymi mieliśmy lawirować przez 10 dni, cały czas ryzykując utratę części okrętów. Na szczęście pogoda wciąż nam sprzyjała. Gdy dotarliśmy na wschodni skraj wyspy, nadal byli tam tubylcy, którzy strzelali do nas z łuków, głośno zawodząc dla podkreślenia swojej niechęci. W tej sytuacji postanowiliśmy zatrzymać się w jakimś spokojniejszym porcie i postarać się o ponowną rozmowę z Islandczykiem. Niestety nie udała nam się ta sztuka. Wszędzie, gdzie próbowaliśmy przycumować, czekali wściekli mężczyźni, gotowi rozerwać nas na szczępy razem z okrętami, gdybyśmy tylko zbliżyli się do brzegu. Widząc to, Sinclair uznał, że dłuższe krążenie wokół wyspy narazi nas tylko na wyczerpanie zapasów i postanowił ruszyć dalej, zwłaszcza że wiatr był sprzyjający. Płynęliśmy na zachód przez 6 dni. A gdy wiatr przybrał na sile i zmienił kierunek z zachodniego na południowo-zachodni, żeglowaliśmy kolejne 4 dni, aż ujrzeliśmy ląd. Morze było bardzo niespokojne, a my, nie wiedząc do jakiego kraju się zbliżamy, zwlekliśmy z decyzją o przybiciu do brzegu. Łaskawy Bóg uchronił nas od konieczności jej podjęcia, nagle bowiem wiatr ustał i morze uspokoiło się. Część załogi popłynęła w szalupie na brzeg i wkrótce wróciła z radosną nowiną, że kraj, do którego zawitaliśmy, jest piękny, a nieopodal znajduje się wspaniała przystań. Wprowadziliśmy tam okręty, a wyszedłszy na brzeg, ujrzeliśmy dym nad wznoszącą się w oddali górą, co rozbudziło w nas nadzieję na spotkanie tutejszych mieszkańców. Sinclair, miasto rozkoszować się chwilą spokoju po wyczerpującej podróży, rozkazał setce żołnierzy zbadać pobliski teren
oraz dowiedzieć się, z jakimi ludźmi przyjdzie nam się spotkać. Członkowie załóg zajmowali się w tym czasie zbieraniem drewna i wody pitnej na dalszą podróż. Nałowili również sporo ryb i morskiego ptactwa. Natknęli się przy tym na tak ogromne pokłady ptasich jaj, że zdołali najeść się nimi do syta. Spędziliśmy na owej wyspie ponad tydzień, czekając na powrót żołnierzy księcia. Nadszedł czerwiec i powietrze wokół zrobiło się tak lekkie i przyjemne, że nie sposób wyrazić tego słowami. Wciąż nie znaleźliśmy żadnych śladów ludzi i zaczęliśmy dochodzić do przekonania, że ta piękna kraina jest niezamieszkana. Przystani, do której zawitaliśmy, daliśmy nazwę Trin, a cypel rozciągający się w głąb morza nazwaliśmy przylądkiem Trin. Żołnierze wrócili po 8 dniach, zbadali całą wyspę, dotarli nawet na szczyt góry, którą widzieliśmy z przystani. Powiedzieli, że dym unoszący się nad wierzchołkiem pochodzi z wielkiego ognia w jej wnętrzu. Powiedzieli również, że z góry wydobywał się strumień substancji podobnej do smoły, który ciągnął się aż do morza i że w jaskiniach w pobliżu mieszkają ludzie na wpół dzicy, drobnej postury i wielce puchliwi. Mówił także o wielkiej rzece i o bezpiecznym nabrzeżu. Usłyszawszy to wszystko i zwróciwszy uwagę na czyste powietrze, żyzną glebę i wiele innych zalet okolicy, Sinclair postanowił założyć tu osiedle. Wtedy jednak jego żołnierze, wyraźnie niezadowoleni, zaczęli przebąkiwać o powrocie do domu. Jeśli nie wyruszą przed jesienią, będą musieli czekać do następnego lata, bo w zimie żegluga jest zbyt niebezpieczna. Książę pozwolił im odpłynąć. Na wyspie pozostały jedynie łodzie wiosłowe i garstka ludzi, którzy nie chcieli wracać do Europy. Mnie, choć też pragnąłem zostać, wyznaczył na dowódcę flotylli. Przez 20 dni płynęliśmy na wschód, nie dostrzegając ani skrawka lądu. Potem zmieniłem kurs na południowo-wschodni. I po 5 kolejnych dniach dotarliśmy do wyspy Neome, co oznaczało, że minęliśmy już Islandię. Wyspa ta należy do Sinclaira, więc bez kłopotów uzupełniliśmy zapasy, ruszyliśmy dalej i po 3 dniach dotarliśmy do Frislandii. Jej mieszkańcy, również poddani księcia, byli przekonani, że zginął, gdyż bardzo długo nie mieli od niego żadnych wieści. Dowiedziawszy się, że Henry Sinclair żyje, przyjęli nas z ogromną radością. Co zaś do rzeczy, jakie chciałbyś wiedzieć, odwiedzonych przeze mnie miejscach i zamieszkujących je ludziach, przedstawiłem wszystkie w relacji, którą, jeśli Bóg pozwoli, przywiozłem wraz ze sobą. Dokładnie opisałem krajobrazy, zwierzęta i zwyczaje mieszkańców Frislandii, Islandii, Shetlandów, Norwegii oraz kilku innych krajów. Zdałem też sprawę z przygód i dokonań księcia Sinclaira, który za swoją niezłomną odwagę i bezgraniczną dobroć, bardziej niż wszyscy przed nim, zasługuje na unieśmiertelnienie. Niestety Antonio Zeno nie podaje roku, w którym odbył tę podróż, ale wiadomo, że musiało to być pod koniec XIV wieku. Historyk i pisarz Frederick Paul znalazł sposób na ustalenie dokładnej daty. Wiedząc, iż podróżnicy często nadawali odkrytym przez siebie miejscom nazwy nawiązujące do świąt katolickich, założył, że nazwa Trin, nadana przez Sinclaira przystani i cyplowi, może się odnosić do święta Trójcy Świętej, czyli 8 niedzieli po Wielkanocy. W innym miejscu Zeno wspomina, że podczas ich pobytu na wyspie nadszedł czerwiec. Henryk Sinclair zmarł w roku 1400, zatem podróż do Ameryki musiała odbyć się wcześniej. Paul sprawdził datę świąt Trójcy Świętej w ostatnich latach XIV wieku i spośród 6 możliwości wybrał rok 1398, bo 2 czerwca jest najbliższą spośród powyższych dat nadejścia czerwca. Z kolei kanadyjski historyk William S. Crooker uważa, że podróż
odbyła się kilka lat wcześniej, a swoje argumenty przedstawia w książce Oak Island Gold, Złoto Wyspy Dębów. Cytuję, może według Pola 2 lata to długi okres poza domem, ale zwróćmy uwagę, że mieszkańcy Frislandii myślą, iż ich książę poniósł śmierć, a gdyż długo nie mieli od niego żadnych wieści, czy doszliby do tego wniosku po zaledwie 2 latach? Wydaje się, że datą bardziej prawdopodobną jest 6 czerwca 1395 roku. Czerwiec mógł przecież nadejść, gdy flota stała jeszcze na kotwicach w przystani, a święto Trójcy Świętej było na tyle bliskie, że zdecydowano się na nawiązującą do niego nazwę. Metoda Pola jest bez wątpienia bardzo pomysłowa, a większość historyków uznaje datę 2 czerwca 1398 roku za właściwą. Moje argumenty mogą jednak przekonać tych, którzy sądzą, że Sinclair potrzebowałby więcej niż 2 lat, by dokonać tego wszystkiego, co mu się przypisuje. Gdyż drugą wyspą, do której dopłynął Sinclair, była najprawdopodobniej Nowa Szkocja. Antonio Zeno pisał o górze, nad której wierzchołkiem unosił się dym, który pochodził z wielkiego ognia w jej wnętrzu. Wspomniał też, że z owej góry wydobywał się strumień substancji podobnej do smoły, który ciągnął się aż do morza i że w jaskiniach w pobliżu mieszkają ludzie na wpół dzicy, drobnej postury i wielce płochliwi. W 1951 roku dr William H. Hobby, geolog z Uniwersytetu w Michigan, stwierdził, że jedyne naturalne źródła smoły na wybrzeżu Ameryki występują w Stellarton i w Pictou w Nowej Szkocji. To pierwsze wpada do rzeki, a w przeszłości płonęło ogromnym ogniem. Ponadto tylko w rejonie Stellarton i Mikamkowie mieszkali w jaskiniach. Założywszy, że szczyt, który opisuje Antonio Zeno, to góra Adamsa, Paul narysował na mapie między górą a źródłem smoły linię i następnie poprowadził ją aż do Atlantyku. Przebiegała przez zatokę Hedabucto, z czego wywnioskował, że przystań Trin, w której zatrzymała się flota Sinclaira, to dzisiejsza przystań Guysborough u szczytu zatoki. Antonio nie opisuje poczynań Sinclaira po dotarciu do Nowej Szkocji. Pisze jednak o swoim powrocie na Frislandię. W jego relacji wynika, że książę Henryk zamierzał dokładnie zbadać wyspę i nawiązać kontakt z jej mieszkańcami. Wysłał 100 żołnierzy, by przyjrzeli się górze, znad której unosił się dym, i zorientował się, z jakimi ludźmi przyjdzie nam się spotkać. Po powrocie żołnierze odpowiadali o ludziach żyjących w jaskiniach i o bezpiecznym nabrzeżu. Ponieważ Sinclair sądził, że znajduje się na wyspie, zapewne wyruszył ze swoimi ludźmi wzdłuż brzegu do regionu Stellarton, gdzie zawarł porozumienie z Indianami i z ich pomocą kontynuował badanie okolicy. Paul otworzył dalsze losy księcia na podstawie legend Mikmaków o Gloskapie, bogu w ludzkiej postaci. Utożsamił Gloskapa z Sinclairem, gdyż łączy ich wiele podobieństw. Na przykład obaj mieli 3 córki. W świetle opinii większości badaczy, którzy twierdzą, że Gloskap był zapewne Europejczykiem, hipoteza Pola wydaje się tym bardziej prawdopodobna. W swojej książce pod tytułem Książę Henryk Sinclair rekonstruuje trasę Gloskopa Sinclaira. Według indiańskiej legendy jeszcze przed nastaniem zimy wypłynął on z Zatoki Fundy na Atlantyk. Paul sądzi, że Sinclair płynął na zachód wzdłuż brzegu Nowej Szkocji do zlewiska Annapolis dzisiejszego Digby. Tam skierował się na wschód do królewskiego Annapolis, skąd z kolei przez połączone jeziora, które pokrywają półwysep, dotarł do rzeki Mersey, uchodzącej do oceanu w nowoszkockim Liverpoolu. To logicznie pomyślana trasa, prowadzona
prowadząca między innymi przez Rossignol, największe jezioro Nowej Szkocji. Po długiej podróży flota Sinclaira spędziła zimę na przylądku od Ork w Zatoce Fundy. Michael Bradley w książce Holy Grail Across the Atlantic twierdzi, że Paul niesłusznie założył, iż książę jako odkrywca z pewnością wybrał trasę, na której mógł zbudować jak najwięcej nowego terenu. Sam podaje znacznie krótszą, wiodącą przez rzeki Gold i Gasperau. Tą trasę Sinclair dotarłby do rejonu New Ross, gdzie rzekomo wzniósł małą fortecę. Według Bradleya książę Henryk zabrał na wyprawę po Nowej Szkocji około 300 ludzi, wśród nich wielu templariuszy, którzy zbudowali zamek Świętego Graala. Wersję zgodną z sugestiami Bradleya przedstawia w swojej książce pod tytułem Miecz i Graal daleki potomek księcia Andrew Sinclair. Obaj autorzy twierdzą, że zamek Świętego Graala wzniesiono w głębi Nowej Szkocji, a konkretnie w miejscu zwanym Krzyżem. Można tam dotrzeć, płynąc w górę jednej z rzek przecinających półwysep, a mających źródło nieopodal wyspy Dębów. Co ciekawe, na tej wyspie znajduje się słynna skrytka na skarby w postaci głębokiego szybu z wieloma odnogami. W ciągu minionych lat wydano miliony dolarów na próbę dotarcia do dna szybu, ale jak dotąd bez skutku. W roku 1974 w centralnym rejonie Nowej Szkocji odkryto pozostałości budowli, która wyglądała na średniowieczną warownię. Lokalne władze zostały poinformowane o znalezisku, ale dopiero po 7 latach Ministerstwo Kultury Nowej Szkocji poprosiło Bradleya o zbadanie ruin. Rozpoczął pracę niemal natychmiast, a zakończył w kwietniu 1983 roku. Doszedł do wniosku, że są to pozostałości warowni wniesionej przez Europejczyków przed wyprawą Kolumba. Zamek i otaczające go punkty strażnicze zbudowano z kamienia metodami stosowanymi w drugiej połowie XIV wieku w północnej Szkocji i Skandynawii. O wynikach swojej pracy w terenie pisze, cytuję: po dwuipółrocznych badaniach zaleciliśmy przeprowadzenie prac wykopaliskowych pod przewodnictwem Nova Scotia Museum, ale do dziś nie zrobiono nic w tym kierunku. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że ruiny wokół głównego miejsca badań zostały odkryte nie przez mój zespół, ale przez ekipę Frederica Pola z Uniwersytetu Maine w latach 1959-1960. Zespół ten odkrył również dowody wskazujące, że Sinclair dotarł aż do Massachusetts. Andrew Sinclair twierdzi, że Henryk, przeczekawszy zimę wśród Mikmaków, kontynuował eksplorację wschodniego wybrzeża dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Jego statki dotarły do Massachusetts, gdzie zmarł jeden z towarzyszących mu rycerzy. Na skalę w Westward w Massachusetts wykuto podobiznę zmarłego, którym według ustaleń współczesnych historyków był Sir James Gunscliffe. Książę Henryk popłynął dalej na Rhode Island i tam miał wybudować Newport Tower. O tym, że Sinclair rzeczywiście dotarł do Ameryki, świadczą płaskorzeźby w kaplicy Roslin, przedstawiające uprawianą przez Indian kukurydzę i agawę amerykańską. Dziękuję Państwu za uwagę. Na następnej zakazanej wiedzy będziemy kontynuować tą niezwykle ciekawą narrację. Będzie już to ostatnia część trylogii pod tytułem Templariusze i Piraci.